Witaj w kolejnym odcinku Bobo Time. Tym razem brafiterka Karolina Sworowska opowie o tym, co to jest stanik do karmienia, jakiego stanika potrzebujesz w ciąży i jak często należy go zmieniać. Witajcie. Co to jest stanik biustonosz do karmienia piersią i jakie mamy rodzaje? Biustonosz do karmienia piersią to produkt, który ma nam kobietom ułatwić swobodne nakarmienie dziecka. Od zwykłego stanika odróżnia go klips umieszczony na ramionczku, który można odpiąć, odsłonić miseczkę i swobodnie nakarmić malucha. A po nakarmieniu jednym ruchem odwiesić pierś na ramię. W takim staniku ramionczko dodatkowo przymocowane jest do podstawy miseczki specjalnym panelem, po to aby ramionczko nie uciekło nam na plecy. Staniki do karmienia piersią dzielimy na takie bez fiszbin, czyli bez konstrukcji oddzielnych miseczek oraz takie z konstrukcją oddzielnych miseczek, czyli na fiszbinie. Tych dwóch rodzajów staników będziesz potrzebować na innym etapie laktacji. Poza tymi szczegółami, czyli klipsem i panelem trzymającym ramionczko, stanik do karmienia na fiszbinie to taki sam stanik, jaki używasz poza czasem laktacji. Musi być on tak samo dobrze dobrany rozmiarowo i konstrukcyjnie do kształtu Twojego biustu. Zanim zaczniesz karmić dziecko, jesteś w ciąży. Wyjaśnię Ci, jaki biustonosz potrzebujesz na ten czas. Biust w czasie ciąży zmienia się dynamicznie. Dlatego niezwykle szybko zauważysz, że potrzebujesz nowego rozmiaru stanika. Jeśli miseczki w staniku robią się za małe, obwód za ciasny, musisz zmienić stanik na nowy, aktualnie dopasowany do rozmiarów Twoich piersi. Biust najintensywniej zmienia się w pierwszym i trzecim trymestrze ciąży. Nie ma też magicznych, elastycznych, sportowych staników, które wystarczą na cały okres ciąży. Niestety, jeżeli stanik będzie zbyt elastyczny, nie da właściwego podtrzymania Twoim piersiom. Dlaczego właściwie podtrzymanie jest niezwykle ważne dla Twojego biustu, kręgosłupa i postawy ciała? Przez kręgosłup przechodzi środek ciężkości Twojego ciała. Dlatego możesz stać prosto. Podczas ciąży, gdy rośnie ci brzuch, środek ciężkości przesuwa się ku przodowi. Do tego dochodzi dodatkowy ciężar rosnących piersi. Pamiętaj, obojętnie ile przybędzie ci w czasie ciąży wielkości piersi, jest to zmiana dla twojego kręgosłupa, jest to dodatkowe jego obciążenie. Dlatego tak ważne jest to stabilne podtrzymanie piersi. Dobrze dobrany, wygodny stanik będzie dźwigał ciężar Twoich piersi na żebrach, czyli na pasie obwodu Twojego biustonosza. Takie stabilne podtrzymanie najłatwiej zobrazować na przykładzie dużego górskiego plecaka ze stelażem. W plecaku ze stelażem mamy szeroki pas biodrowy. Zapinamy go, osadzając ciężar plecaka na biodrach. Jest nam wtedy go łatwiej unieść, nie wisi on nam na kręgosłupie, na barkach. Jest nam wygodniej. Na tej samej zasadzie opiera się właściwe podtrzymanie piersi w prawidłowo dobranym biustonoszu. To pas obwodu biustonosza na żebrach ma dźwigać 80% ciężaru naszych piersi, aby jak najmniej obciążać kręgosłup i część barkową. Dzięki takiemu podtrzymaniu będziesz odczuwała mniej dolegliwości ze strony kręgosłupa. Druga ważna kwestia z podtrzymaniem piersi to ich kondycja. Gdy piersi rosną, przybywa im tkanki tłuszczowej, skóra, czyli tkanka łączna naciąga się i pracuje. Gdy nie jest prawidłowo podtrzymana, wykazuje większą tendencję do powstawania rozstępów, zmian i naciągnięć. Prawidłowe podtrzymanie piersi zapewni mniejsze ryzyko powstawania tych zmian. Już spieszę wyjaśnić, co mam na myśli, mówiąc stabilny obwód biustonosza i stabilne podtrzymanie piersi. Często będąc w ciąży, skarżycie się na ucisk w przeponę, co powoduje duszności i dyskomfort, a co za tym idzie chęć zdjęcia biustonosza i uwolnienia się od tego ucisku. To właśnie źle dobrany obwód biustonosza, często za luźny i ze złym rozmiarem miseczek wespół powodują to uczucie ucisku. Zobaczcie, piersi rosną i stają się coraz cięższe. Pas obwodu biustonosza Wbijany jest przez piersi w klatkę piersiową, powodując to uczucie ucisku, dyszności i dyskomfort. Ale dzieje się tak wtedy, kiedy pas obwodu biustonosza nie podtrzymuje ciężaru naszych piersi. Stabilny, dobrze dobrany obwód biustonosza podtrzymuje ciężar naszych piersi powyżej ich podstawy, tak, że piersi nie wbijają stanika w przeponę i nie powodują uczucia dyskomfortu. Oczywiście im biust większy, cięższy, tym potrzebna lepsza stabilizacja w obwodzie, aby piersi nie wbijały nam się w klatkę piersiową oraz nie obciążały tak bardzo ramy parkowej. Kobiety z mniejszym i średnim biustem nie będą odczuwały tak spektakularnie złych dolegliwości. Natomiast zmiany w kondycji biustu odczuwa już bardzo wiele kobiet, gdyż tu konsekwencje zależą od wielu czynników genetycznych, zmian wagi i struktur w budowie piersi. Fajnym trikiem na rozpoznanie, czy twój biustonosz jest na ciebie zaciasny w obwodzie, czy właśnie zbyt luźny, jest ocenienie, czy biustonosz wbija ci się w plecy. Pas obwodu na plecach powoduje mocne odciski, odcinanie się, w wrzynanie. Czy stanik gniecie Cię z przodu, w żebra, gniecie pod piersiami i wbija się w przeponę? Natomiast jeśli gniecie Cię z przodu klatki piersiowej, wbija się w przeponę, to prawdopodobnie jest on za luźny i wyjeżdża, wysuwa się spod piersi. Piersi się na nim opierają i wgniatają stanik w przeponę. Daje to uczucie ucisku i wrażenie, że nas ciśnie. Podsumowując, w czasie ciąży, gdy Twoja przepona jest wysoko, możesz mieć wrażenie, że stanik cię uciska, natomiast jest odwrotnie, to za luźny stanik powoduje, że piersi opierają się o przeponę i wgniatają stanik w nią, powodując uczucie ucisku. Stabilnie dobrany obwód dźwiga Twoje piersi powyżej ich podstawy, sprawiając, że piersi są lżejsze i nie wgniatają się w przeponę. Jeśli Twój biust i obwód zmienią się o kilka, kilkanaście centymetrów, trzeba zmienić stanik, aby nie nabawić się przykrych dolegliwości. Zbyt małe miseczki, zbyt wąskie fiszbiny stanika mogą powodować ucisk na kanaliki mleczne, a co za tym idzie ich przewężenia. To wszystko będzie miało wpływ na powodzenie Twojej laktacji po porodzie. Ano, We help to grow.